witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. W tym odcinku poruszę temat taki, jak rozpocząć sobie działalność gospodarczą na własnym samochodzie. Od razu mówię, nie jestem tutaj Bóg wie jak kurwa wielkim biznesmenem, sorry też, że przeklnęłem, ale taka jest prawda. Po prostu doradzę Wam i powiem Wam parę rzeczy z mojego punktu widzenia, z mojego takiego doświadczenia, jak to można sobie zacząć. Tak więc pierwsze co robimy, obieramy sobie temat taki, gdzie chcemy skupić uwagę, czy na transporcie krajowym, czy na transporcie międzynarodowym. Musimy sobie to wybrać, bo to jest ważne. Czy będziemy jeździć po całej Europie, czy tylko i wyłącznie po kraju. Więc tak to wygląda. Kolejna kwestia to jest dobranie sobie jakiegoś biura rachunkowego, czyli księgowości. I nie możecie sobie zrobić tak, że pójdziecie do pierwszego lepszego biura i od razu podpiszecie umowę, tylko najlepiej sobie wziąć jakieś takie 3 do 4 biur rachunkowych, księgowości, aby sobie mieć możliwość wyboru. Pod względem oczywiście pieniędzy, tak? No bo jedno biuro na przykład zaoferuje nam 500 zł, a drugie biuro zrobi to samo praktycznie, tylko że na przykład za 350 zł. I też od razu możemy sobie też na samym początku tym zmniejszyć jakieś tam wydatki tak naprawdę, nie? Dlaczego mamy płacić za to samo 700 zł, a w innym biurze ktoś tam zaproponuje za to samo połowę z tego, tak? Więc to jest ważne, żeby sobie wybrać dobre biuro rachunkowe, które będzie rozliczało nam wszystko tak naprawdę. Więc kolejną kwestią to jest auto. Moim zdaniem to jest auto. Jeżeli wybierzemy sobie auto, jest dużo firm, które pomagają pod względem specyfikacji dobrać auto. Jeżeli sobie wymyślicie na przykład, że chcecie mieć 8 euro paletówkę z windą, jakąś tam wysoką, załóżmy na 2,50, chcecie mieć spanie za siedzeniami czy kurnik, oni są w stanie Wam to przygotować, oczywiście auto na zamówienie, tak? Ale są też auta, które są dostępne od ręki, że tylko piszecie, że Wam się to auto podoba, jedziecie je oglądać, jednak chcecie je zaleasingować, oczywiście nowy samochód, i wtedy tylko czekacie na tablice rejestracyjne, podpisujecie umowę, wchodzi w to wkład własny. Obstawiam i myślę, że osoby, które nigdy nie miały żadnego leasingu i będą chciały wnioskować o leasing, to jakaś taka jakiś wkład własny będzie w granicach no, od 10 do 20% wartości samochodu. I to jest ważne. I to sobie weźcie pod uwagę, bo to jest nie do uniknięcia. Tym bardziej, że teraz w tym momencie banki chcą zdecydowanie wyższą kwotę na wkład własny. Coś się musiało pozmieniać. Więc te 15% trzeba byłoby, mi się wydaje, szykować na wpłatę własną, tą pierwszą, tak? I później jakieś tam ewentualnie 5% na wykup. To już zależy od tego, jak sobie wybierzecie umowę, tak? Ale no, to jest na pewno temat nie do uniknięcia, bo od razu mówię, musiałby ktoś mieć naprawdę mega duże szczęście, żeby dostać leasing i żeby wpłacić na przykład 1% albo 5% wartości, biorąc pierwszy samochód i nigdy nic nie mając, nie mieć wcześniej na przykład na jakąś firmę. No bo mogliście mieć kiedyś tam działalność, ale zamknęliście ją z jakiegoś innego powodu, ale nie mieliście żadnego zadłużenia i ta historia była poprawna, no to wtedy możecie dostać lepszą ofertę pod względem jakiejś, że będzie mniejsza wpłata na start, tak? Więc tak to wygląda. Kwestia leasingu, jeżeli chodzi o lata, na ile sobie brak, no to jest też już kwestia indywidualna. Ja na przykład pierwszy leasing wziąłem na 5 lat, drugi wziąłem na 4 lata, a już jak teraz będę dobierał kolejny, trzeci samochód, to już wezmę na 3 lata. Ponieważ, no nie ukrywam, 5 lat to jest dużo. Przez 5 lat autko zrobi dużo kilometrów i nie wiadomo jak ono będzie się po prostu zachowywać, mając już załóżmy 400-350 tysięcy kilometrów i wiecie o co chodzi. Ale leasingi najlepiej jest brać na krótko, ale co się z tym wiąże? Zdecydowanie wyższa rata. Zdecydowanie wyższa rata, więc to już jest kwestia Waszego wyboru. Z tego co wiem, leasingi można brać chyba maksymalnie na 7 lat, ale te 7 lat to jest naprawdę makabra, bo może być w pewnym momencie tak, że autko będzie miało najechane 800 tysięcy, a jeszcze nawet nie jest leasing spłacony i nagle się może okazać, że autko już się nie nadaje do użytku, że już po prostu więcej wydajemy na naprawy niż ono zarabia. I wtedy jest problem, bo auto nie zarabia, a leasing trzeba płacić. Więc tutaj trzeba leasing sobie dobrać tak, aby sobie przewidzieć to, ile mniej więcej na tym aucie można zrobić kilometrów i czy ono po prostu podoła temu tak naprawdę, że przez te na przykład 5 lat, bo 5 lat to jest dużo.
robiąc kurde teoretycznie 100 tysięcy, daję taki przykład, 100 tysięcy rocznie, robi się zdecydowanie więcej, mi się wydaje, to ja akurat miałbym, jakbym miał spłacony leasing, to auto miało, no, mi się wydaje, że coś może nawet koło 600 tysięcy i też nie wiem, czy ono będzie mi funkcjonowało tak naprawdę. Ale wiadomo, po spłacie leasingu, no to od razu do Żyda, no i się bierze kolejne auto, tak? Ale to jest ważne, musicie sobie dobrać leasing, tak? Aby ta rata była po prostu, no, na samym początku nie za duża. Więc pierwsze autko, mi się wydaje, jak ktoś sobie bierze i jeszcze samemu sobie jeździ na tym samochodzie i wie, że będzie dbał o ten samochód, to śmiało może sobie wziąć na ten okres 5 lat i wtedy nie mamy raty, załóżmy, 5 tysięcy, czy tam 6 tysięcy, tylko zdecydowanie można o 1000, o 1500 zł nawet mieć mniejszą ratę, więc to jest już kwestia indywidualna. Jak ktoś sobie chce tutaj wziąć auto na 3 lata, śmiało może sobie brać. To już jest kwestia indywidualna, więc zamykam już ten temat leasingu, ale przygotujcie się, że wkład własny, na pewno wpłata własna i wykup, bo może być tak, że na przykład dadzą Wam, bank zdecyduje się na taką ofertę, że zaproponuje Wam 5% wkładu własnego na start, a wykup na przykład 15% albo 10%, więc pamiętajcie, że możecie mieć mniejszą kwotę na starcie, a większą na przykład już przy wykupie, tak? Przy ostatniej to tak jakby racie, spłacamy wszystkie raty, no i żeby autko było oficjalnie nasze, no to trzeba ten wykup zrobić tak naprawdę. Więc to już jest kwestia indywidualna, już tak jak mówiłem. Kolejną kwestią to jest tak, paliwko i zaplecze finansowe. Zaplecze finansowe, mi się wydaje, że na jedno autko spokojnie kwota 50-60 tysięcy wystarczy, a ze względu na to, że po prostu płatności w transporcie są długie. Jeżeli ja wykonam usługę dzisiaj i wystawię fakturę na przykład jutro po rozładunku, to ja na te pieniążki będę czekał od 30 do 60 dni. I my musimy mieć kolejne pieniądze, żeby wykonać kolejną usługę, zainwestować, żeby to później nam się zwróciło. Ale pamiętajcie, że jak już zrobicie sobie płynność finansową, będziecie jeździć te 3 miesiące i te, na przykład te 60 tysięcy sobie zainwestowaliście do przodu, to później już nie ma tak, że jak autko będzie cały czas jeździć, to cały czas będziecie mieli, już jak wejdziecie na płynność finansową taką konkretną, że już na przykład w tygodniu, codziennie praktycznie, albo co drugi dzień jest przelew na konto, to wtedy nie ma takiej opcji, że się zakopiecie. Podstawą jest utrzymanie tego, aby samochody jeździły, zarabiały, żeby miały jak najmniej przestoju, bo każdy dłuższy przestój to jest po prostu jakaś tam utrata tej płynności finansowej i załóżmy, jeżeli sobie raz w roku zrobimy 2 tygodnie przerwy, albo nie wiem, 2 razy w roku zrobimy sobie 2 tygodnie przerwy i auto nie jeździ, nie zarabia, to już później jest kolejne 2 tygodnie bez przelewów. Jeżeli jeździ autko codziennie i są wystawiane faktury codziennie, to później po tych 60, po tych 3 miesiącach, czy tam 4 miesiącach już jest płynność finansowa taka, że mamy tą kasę, którą możemy sobie dysponować. Jeżeli się zatrzymamy, no to później jak ktoś chce, na przykład będzie tak, że pojedzie sobie na miesiąc, później sobie 3 tygodnie poleży w domu, no to od razu odradzam w ogóle tutaj zakładania jakiejkolwiek działalności transportowej, bo to będzie od razu zamknięcie, to będzie splajtowanie i nic więcej. Trzeba się poświęcić, trzeba jeździć, żeby zarabiać. Auta muszą jeździć, żeby była płynność. Jak nie będą jeździć, nie będzie płynności, no to wtedy to skutkuje niestety zakopaniem się tak, że zamkniemy firmę i będziemy wystawiać później autko na jakieś tam różne jakieś fora i będziemy się pytać, czy ktoś czasem jakiegoś leasingu nie przejmie. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o płynność, terminy płatności są niezmienne. No, od 30 do 60 dni trzeba czekać na pieniądze. O czym jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć? No, kwotę powiedziałem, bo to kwota to tak też na jedno autko takie 50-60 tysięcy jest potrzebne i to naprawdę są pieniążki, które no, muszą być i to najlepiej, żeby te pieniądze były bez kredytu. Żeby to była Wasza gotówka odłożona, a nie wzięty kredyt. Więc to musicie pamiętać. To musi być po prostu wzięte swoje pieniądze z konta, a nie, że pójdziemy sobie do banku, dobierzemy 60 tysięcy i tam dorąbiemy kolejną ratę. Bo pamiętajcie o tym, że jak mamy możliwość zainwestowania swoich pieniędzy, to na pewno warto to zainwestować, bo nawet jak weźmiecie sobie kredyt, te 60 tysięcy czy tam 70 na firmę, to powiem Wam tak, i się zakopiecie,
to już wtedy możecie nie mieć żadnego ratunku, aby pójść do banku i wziąć kolejny. Jeżeli sobie inwestujecie swoje pieniądze, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że jak kiedyś na przykład powinie się noga i będzie trzeba się ratować, to wtedy będziecie mieli możliwość, aby pójść do banku i się wspomóc. A jak się zakopiecie, to już się tak zakopiecie, że jednak tutaj już nie będzie ratunku, tylko i wyłącznie będzie trzeba zamknąć firmę. Więc tak to wygląda pod względem tego, ile trzeba. Miesięcznie zależy. Też ciężko mi jest tutaj, dużo osób się pyta, żebym po prostu powiedział, ile paliwa miesięcznie idzie. Po prostu kasy na paliwo. Jest to bardzo ciężkie do powiedzenia. Ja mogę Wam powiedzieć, że tak u mnie w miesiącu to jest takie 22 do 23 tysięcy złotych na paliwo. Ale to jest różnie, bo to ja tutaj powiedziałem kwotę z dwoma samochodami. Z dwoma samochodami tak miesięcznie idzie. Około 20-25 nawet bym powiedział tysięcy. W zależności od tego, jaki jest miesiąc, jaki jest tydzień, czy jeździły mniej, czy więcej, czy są trasy dłuższe, czy krótsze. To naprawdę tutaj jest to bardzo ruchome i w jednym miesiącu wyda się na przykład 18, a w drugim już się wyda 25. Więc to jest ciężkie do stwierdzenia, ale no trzeba mieć. Trzeba mieć zawsze tutaj zaplecze finansowe, że w razie był, jak na przykład stanie nam samochód, coś się stanie, no wiadomo, jak jest auto nowe na leasingu, no to korzystamy z tego, z tej gwarancji, tak? I się niczym nie martwimy, ale prędzej czy później ta gwarancja się skończy i już będzie trzeba mieć wszystko na bieżąco. Zepsuje się jakaś uszczelka turbo albo coś takiego, będzie wyciek oleju, no trzeba to zrobić, ze względu na to, że jak nie zadbamy o to, to mając, kurde, jeszcze auto na leasingu do spłacenia 2-3 lata, to to auto nam stanie i nie będziemy mogli nim zarabiać. A pamiętajcie o tym, że auto jest po to, że jak ono będzie jeździć, to ono samo zarobi na siebie i jeszcze coś, da coś dla Ciebie, tak? Że będziesz miał z tego coś, pieniądze swoje, tak? Opłacisz kierowcę, opłacisz wszystkie bieżące rachunki, będziesz miał na paliwo, będziesz miał na leasingi. Bo jak auto nie będzie jeździć i stanie, no to wtedy nie masz nic, nie masz na nic. Więc tak to wygląda. Zrobię sobie chwileczkę przerwy, się napiję herbaty. I zaraz do Was wrócę, bo zapomniałem o jednym temacie, który miałem też poruszyć, ale to muszę właśnie zobaczyć sobie na Instagrama, kto mi zadał pytanie i to też właśnie chodzi o działalność gospodarczą, więc za chwileczkę do Was wracam. Czy karty bankowe, czy jednak własna karta i rozliczać się wszystkim na bieżąco poprzez własne konto bankowe? Powiem tak, jeżeli macie taką możliwość, aby sobie wziąć kartę paliwową i macie pieniądze, aby sobie na nią przelewać, bo pamiętajcie, że z kart paliwowych można korzystać na wiele różnych sposobów. Możecie zawnioskować po to, abyście mieli jakiś tam limit, załóżmy, nie wiem, 3000 euro i jeżeli wykorzystacie te 3000 euro, to macie jakieś tam, załóżmy, 30 dni na to, aby to uregulować i oczywiście, żeby ten limit się z powrotem dalej odnowił. Ale też możecie wziąć sobie kartę paliwową i ja korzystam tak z tych kart paliwowych właśnie, jak teraz Wam powiem. Wziąłem sobie karty paliwowe z firmy Esto, polecam tą kartę. Bardzo dużo osób mówi, że ta karta jest beznadziejna, ale ja z nich korzystam i powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony. Jest naprawdę spoko, fajne są ceny. Jeżeli tankujemy na tych stacjach tak zwanych, na tych kartach Power Maxy, no to one tam zdecydowanie można w Polsce fajne ceny wyhaczyć, jak i na zagranicy. Za granicą można też fajne ceny ze zniżką złapać. Nawet do 12, nawet bym powiedział, raz tankowałem 20 eurocentów mniej niż na dystrybutorze. I faktycznie tak było. Nie wierzyłem w to, ale później jak zobaczyłem to wszystko na rozpisce sobie, to jednak okazało się, że fajne niektóre stacje oferują ceny. Oczywiście macie też aplikację, na której sobie możecie znaleźć te stacje, które oferują tą zniżkę. I praktycznie teraz jak tankuję sobie paliwo na tą estówkę, wyszukuję sobie stację na mapie, która jest podświetlona na czerwono. Jak tam po prostu podjadę, to na pewno wiem, że jest jakaś zniżka na paliwie. Chyba mi zaraz żarówka szczeli, ale no dobra, mniejsza w to, bo tak troszeczkę tak przebłyska sobie tak raz na jakiś czas. Ale mniejsza w to. Karty paliwowe od samego początku działalności gospodarczej polecam, żebyście sobie wzięli. Weźmiecie sobie DKV-kę, czy tam estówkę, czy tam jakąś jeszcze inną kartę, bo jest tych kart naprawdę bardzo dużo do wyboru. Ale dlaczego je wziąć warto? Ponieważ tam macie wszystko elegancko rozpisane. Jeździcie cały miesiąc, płacicie za paliwo, wydajecie na te paliwo, macie cały czas, co miesiąc na bieżąco rozpiskę. Wydrukujecie sobie jakiś tam papier i tam są wszystkie tankowania ładnie rozpisane w kwotach netto
i w kwotach brutto. I to jest fajne, bo wystarczy sobie ten jeden papier weźmiecie ze sobą, oddajecie sobie w księgowej i ona elegancko wszystko rozlicza. Bo jak jeździcie i tankujecie sobie zwykłą kartą, załóżmy kredytową, czy tam zwykłą bankową, no to wtedy musicie zbierać faktury i to wszystko, no sterta papierów tak naprawdę idzie do księgowej, a jak tankujecie sobie na estówkę, na tą kartę paliwową, wystarczy tylko, może maksymalnie, jak jest dużo tankowań, no to dwie kartki są potrzebne, a cztery, aby się wszystko cała ładnie na tej rozpisce wszystko ładnie zmieściło. Więc od razu Wam mówię, że jak ktoś chce zakładać, to naprawdę polecam, żeby od razu brać od samego początku karty paliwowe, bo jest to zdecydowanie lepsza forma rozliczania się, wygodniejsza zdecydowanie. I zresztą płatności też są zdecydowanie wygodniejsze, bo mamy oczywiście kartę przypisaną do swojego numeru rejestracyjnego i nie trzeba tam później Bóg wie jak kombinować. Ale to już jest Wasz indywidualny wybór, czy weźmiecie sobie karty paliwowe, czy sobie nie weźmiecie kart paliwowych. Na tą kartę, załóżmy jakieś tam 10 tysięcy czy 15 tysięcy złotych, korzystam z tego, jeżeli brakuje pieniążków na estówce, no to dosyłam, tak? I sobie tak to wszystko mniej więcej tutaj układam na tych kartach paliwowych. Nie korzystam z ich limitu, chociaż mógłbym, bo już mi to nieraz oferowali, ale jednak wolę sobie przepłacać swoją gotówkę. Kolejny temat, który jest bardzo popularny zresztą w świecie ogólnie transportu, gdzie i jak szukać ładunków? Może nie tyle co jak, ale gdzie? Bo zakłada ktoś działalność gospodarczą, transportową firmę i tak sobie mówi, no nie mam żadnych kontaktów, skąd tu brać robotę? To od razu mówię, giełdy transportowe. Giełd transportowych jest bardzo dużo, ale na temat giełd transportowych nie będę mówił, tylko powiem, że na pewno giełdy transportowe. W Google'ach wystarczy sobie wygooglować giełdy transportowe i macie pełno ofert. A jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak ktoś do mnie na Instagramie napisze, gdzieś tutaj albo po lewej, albo po prawej stronie się wyświetli, to mogę podpowiedzieć, jakie giełdy transportowe polecam i w sumie sam z nich korzystam. Więc giełdy transportowe na pewno, bo mając oczywiście początek działalności, no to wtedy nie mamy kontaktów, tak? Te kontakty musimy zdobyć. Im będziemy więcej wykonywać zleceń transportowych z giełdy, tym prędzej czy później ktoś może na nas, komuś się spodoba, Wasza usługa, Wasz transport, jak wykonujecie i będzie chciał z Wami nawiązać współpracę. Ja już sam mam naprawdę sporo stałych tras, sporo stałych klientów. Jestem naprawdę bardzo z tego zadowolony. Kolejna kwestia, to mi się wydaje, że jest kwestia tego, ile takie giełdy transportowe, tak na koniec już tego filmu powiem, kosztują. To powiem tak. Na własnych po prostu szczerych takich płatnościach, które płacę. Jedna giełda to jest 500 zł, a druga giełda to jest 130 euro. Więc tak mogę powiedzieć, tyle płacę za dwie giełdy transportowe. No i w sumie cały czas z nich się korzysta, tak? Więc tak to wygląda. Myślę, że będę już kończył ten odcinek. I w tym odcinku myślę, że troszeczkę się dowiedzieliście, jak tutaj zacząć to. Jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków, to piszcie w komentarzu i oczywiście, jeżeli odcineczek Wam się spodobał, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem konkretnie, koniecznie, nie konkretnie, bo będziecie ze mną bardziej na bieżąco, a jak chcecie być jeszcze bardziej na bieżąco, no to wpadajcie na tego Instagrama. Tak więc ja w poniedziałek startuję, miałem jechać w piątek, ale nie pojechałem, bo stwierdziłem, że zrobię sobie jeszcze 2 dni wolnego i w poniedziałek od pełnego tygodnia ruszę. Dzisiaj mamy niedzielę, jak nagrywam ten film i jutro po prostu rano startuję, ale nie będę Wam mówił gdzie. Dopiero się dowiecie o tym w kolejnym odcinku. Tak więc siemanko, do usłyszenia.